Dzień dobry, dzieciaczku. Dzień dobry. Cześć, Karolku. Cześć, mały Karolku. No chodź do ciotki. Chodź, kiciuniek. No chodź. Tak. Ślicznie się przywitałeś. Mruczando, mormorando. Dzień dobry, głodny kotek. Już karmimy, już. Karol duży pobawił się troszkę w swoim namiocie z kocimiętką i wcina. Karol mały wcina cały czas, aż zje wszyściutko. No i co? Zjedz wszystko, bo tam może jeszcze jakaś tableta ukryta, niuńku. Zjedz. To się pobawi. Ty jesteś bardzo fajny kotek. Widać, że idealnie się nadajesz na dokocenie. Bo tak fajnie i w ogóle nie zwracasz uwagi. Nawet zaczepiałbyś, gdyby się dało. I przede wszystkim byś się chciał bawić. Także wszystko powinno być dobrze z tobą, żabciu. Tak? Wszystko powinno być super. No a duży Karol robi toaletę. A myje sobie łapki, myje sobie pysio. Uznajmy, że to jest toaleta w normie jeszcze. Zobaczymy, co będzie dalej. No chodź. Hop, hop. Masz tu tunelik taki fajny. A byłeś tu? Tak, byłeś w UFO? Byłeś w pączku. A tu na słupek. Hop. Zobacz, kotki wszystkie lubią na słupek skakiwać. To i ty będziesz lubił. Hop, hop. Tak, Bączuszku. Jak się sprawowałeś? Zaraz poczytamy. Co ty tam robiłeś w nocy? Cio? Zaraz poczytamy, co piszą ciotki. Piękny kotek siedzi na parapecie. Otworzę ci okienko. Chodź. No. Otworzę ci troszkę. Popatrz sobie. Ty lubisz, prawda? Kochany jesteś taki. Kochany koteczek. Śliczny mój. Śliczny mój kotek. Śliczny, kochany. Tak. Taki kochany kotek. Oj, spokojnie sobie posiedź. Spędzisz parę dni, parę, nie wiem, może tydzień, może dwa. Wypoczniesz i ktoś cię na pewno pokocha. Tak, ktoś pokocha takiego niedźwiedzia, wielkiego tygrysa, pięknego kota, który jeszcze jak nabierze masy, to będzie uch. Nie? Już ma 5,5. Ogląda sobie świat. Chciałam jego pysiu pokazać. O, jego pysiu chciałam pokazać. Tak? Nie, ale się odwraca kitulek. Odwraca się. Patrzcie, jak on jest wielki. Po prostu jak moja dłoń. Piękny kot. Cudowny kot. Pojedzie Karolek mały, to Karol duży wróci do kociego pokoju. Będziemy lepiej widzieć, czy się drapie, czy się liże nadmiernie. No teraz jakoś się uspokoił, nic się nie dzieje. No i oby tak zostało. Jeszcze ostatnie takie ujęcie, bo posiedziałam sobie tutaj, pogrzebałam trochę w internecie. No a Karolek cały czas leży i się nie drapie, ani nie liże. No. Oczywiście on ma takie okresy, więc to jeszcze nie należy cieszyć. No niemniej, no ja wiem, mogę się tak troszeczkę chyba, troszeczkę uradować, troszeczkę mieć nadziei bardzo maleńkiej, że jest lepiej. Ważny jest progres. Coś go tam uczuliło, coś się wydarzyło.
Może stres. Nie wiem. Najważniejsze, że chyba idzie ku lepszemu. Nie wiem, tak mi się wydaje. Trzymajcie kciuki, kochani. Pa, pa.